Wszyscy mają kartę? Proszę o głosowanie. Pan Dąbrowski. Pan Krzysztof Wojewski. Pan Wysokowski. Pan Pawłowski. Thank you.
Bardzo proszę o kolejne. Thank you.
Grabski. Thank you.
Bardzo proszę o odczytanie protokołu. Głosowało 14, pan Daniel Siernik uzyskał 8 głosów i tym samym został przewodniczącym Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowna Pani Sekretarz, Szanowna Pani Skarbnik, Szanowna Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Panie Komendancie, Pani Prezes Banku Staroziela, Szanowni Państwo, drodzy dyrektorzy szkół, drodzy sołtysi, moi kierownicy, najlepsi jacy są, moi pracownicy, współpracownicy, Szanowni Państwo, drodzy goście, mieszkańcy Starożew, mieszkańcy gminy Starożew. Przede wszystkim na samym początku chciałem serdecznie pogratulować Panu Przewodniczącemu, Panu Wójtowi, Wysokiej Radzie, że od dzisiaj będą piastowali bardzo odpowiedzialną rolę. Rolę zarządzania gminą Starożew. Wybory mają to do siebie, że wybiera się może nie najlepszych, ale lepszych. Państwo i mieszkańcy gminy Starożew zdecydowali taką formę i to trzeba uszanować. Szanuje każdy z nas i kiedy stajemy do wyborów, społeczeństwo tego dnia bierze władzę w swoje ręce i decyduje. Tak decydowało i trzeba chylić czoło przed społeczeństwem, że tak decydowało. To jest ich wola. Oni tak chcieli i tak robili. Ja, Szanowni Państwo, chciałem z tego miejsca Wam, że daliście mi 28 lat
sprawować tak odpowiedzialną funkcję kierowania gminą Starożery. Z najlepszymi radnymi w gminie Starożery, bo lepszych nie było, bo również Państwo takich wybieraliście. Ludzie odpowiedzialni, którzy decydowali, którzy podejmowali decyzje w każdym momencie. Najtrudniejsze decyzje, najlepsze decyzje. Uważam, że te decyzje były tak skuteczne, aby społeczeństwu naszej gminy żyło się lepiej, zdrowiej, byśmy byli bogatsi. I to nam się udało, może nie do końca. Za to, że się nie udało do końca, chciałem za to przeprosić. Ale moja domena i dewiza jest taka, że zawsze można lepiej i więcej. Ale tyle można było. Uważam, że Państwo jako mieszkańcy gminy docenicie to i dacie nowe prawa i obowiązki i możliwości panu przewodniczącemu Rady Gminy Starożera, panu wójtowi, państwu radnym, pracownikom i współpracownikom urzędu, wszystkim mieszkańcom, aby się czuli bezpiecznie i dobrze byli zarządzani. To nie jest, proszę Państwa, jest jedna zasada. Mówi się, że ja rządzę. Odpowiedzialność każdej osoby, która zasiada za stołem, podejmuje odpowiednie decyzje i odpowiedzialne decyzje, jest służbą. Służbą dla społeczeństwa gminy Starożery. Bez względu na to, jak społeczeństwo nasze zdecydowało, to trzeba uszanować i chylić czoło. Ale proszę Państwa, również nie mam nic sobie do zarzucenia. Przepracowałem sumiennie, na ile mi zdrowie i siły pozwalały. Ale to wy mi daliście tą siłę i motywację. Radni, pan przewodniczący Andrzej Sterski, wszyscy radni uprzedniej kadencji i ci, którzy dzisiaj u mnie zasiadają. I ci, którzy zasiedli dzisiaj również za stołem, żeby pomagać podejmować odpowiednie decyzje. Czerpałem moc i siłę waszej ogromnej wierze. 28 lat tego się powtórzyć nie da. Szanowni Państwo, tego powtórzyć się nie da, chociażbym życzył z całego serca. Kadencje są określone, można pracować dwie kadencje po 5 lat, to jest 10. Za to Wam dziękuję, za 28 lat. Dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna. Życzę Wam dużo zdrowia, niech Wam Bóg błogosławi, a naszą gminę zawsze uznaję za najlepszą, bo ona jest i społeczeństwo gminy Staroziemi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w dniu 21 października głosami mieszkańców gminy Starożereby,
którzy realizując jedno z najważniejszych przysługujących nam praw, wybrali mnie na urząd wójta. Ten wybór, ta decyzja mieszkańców naszej gminy to wyraz ogromnego zaufania, jaki Państwo mnie obdarzyliście, ale i wielka odpowiedzialność, której zamierzam sprostać. Jest to wyraz oczekiwanych zmian i potrzebnych reform. Drodzy mieszkańcy, kampania dobiegła końca i czas na pracę u podstaw. Mam świadomość pokładanych we mnie nadziei. Wiem, że mieszkańcy oczekują istotnych zmian w zarządzaniu gminą i ja te zmiany wprowadzę. Będą one dokonywane w najlepszej wierze i dla dobra wspólnego. Zrobię wszystko, aby życie w naszej gminie z roku na rok było coraz lepsze. Wielu mieszkańców zastanawia się, czy obietnice, które składałem, uda mi się wprowadzić w życie. Czy były tylko pustymi obietnicami w czasie kampanii wyborczej. Chcę ich uspokoić. Jestem osobą rozsądną i zdeterminowaną do wprowadzenia nowej jakości rządów oraz współpracy z mieszkańcami dla dobra naszej gminy. Musimy sobie wszyscy jednak zdać sprawę, iż stoimy przed wielkim wyzwaniem, jakim jest dług w naszej gminie. Kredyty oraz zobowiązania wymagalne uniemożliwiają nam jakiekolwiek inwestycje w najbliższej przyszłości. Kierunek, w którym zmierzaliśmy, był kierunkiem donikąd. Pragnę z tego miejsca w tym ważnym dla nas dniu uświadomić wszystkich Państwa, w jak złej sytuacji finansowej się znajdujemy. Na ostatniej sesji poprzedniej Rady Gminy w dniu 14 listopada 2018 roku podjęto uchwałę nr 234 o kolejnym kredycie na kwotę 3 040 000 zł. Czas spłaty to lata 2020-2036. Źródłem spłaty tego kredytu mają być wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spowodowana jest to tym, że gmina rozpoczęła inwestycje nie mając środków własnych, a dotacja, która była udzielona, została obniżona o około 1 000 000 zł. Są takie, a nie inne decyzje byłej rady. W tej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze, podpisać umowę o ten kolejny już kredyt i zacząć szukać oszczędności w całej gminie. Lub drugie, zacząć szukać oszczędności w całej gminie. Ja jako nowy wuj wybieram oszczędności i proszę Was mieszkańców o wsparcie i wyrozumiałość. A radnych o poparcie takiej decyzji. To głównie od Was będzie zależało, jakie decyzje podejmiemy. To Rada ma możliwość cofnięcia tej decyzji, a nie wójt. Kwota 3 milionów złotych jest kwotą ogromną i znalezienie ich w budżecie w ciągu jednego roku spowoduje szereg decyzji, które będą konieczne, ale nie będą popularne. Jednak musimy zacząć od razu. Uważam, że kredyt jest ostatecznością przy tak wielkim zadłużeniu. Dlatego zamierzam wprowadzić plan naprawczy do naszej gminy. Plan naprawczy i decyzje, które zamierzam podjąć, przedstawię Radzie oraz Państwu najszybciej, jak to będzie możliwe. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami. Liczę, że wspólnie z Panią Skarbnik uda nam się naprawić finanse w naszej gminy. Dlaczego takie decyzje? Mianowicie, jeśli zaciągniemy ten kredyt, zaczynamy go spłacać dopiero w 2020 roku. Pytanie, dlaczego kredyt, który teoretycznie teraz bierzemy, zaczynamy spłacać w 2020 roku? Odpowiedź jest prosta. Według wieloletniej prognozy finansowej od tego roku, 2020, mają wzrosnąć podatki gminy o 50%. Stąd będą środki na spłatę rat tego kredytu. Taki projekt zaproponowała poprzednia rada. Wieloletnia prognoza finansowa jest od 2020 roku, a w kolejnym roku jeszcze o kolejne tam bodajże 6-7%. Jednak to nowo wybrana rada będzie podejmować tą decyzję, czy podnieść te podatki, czy nie. Czy wziąć ten kredyt, czy nie. Pytanie, na kogo spadnie odpowiedzialność za skutki tych decyzji. Kto odczuje to najbardziej? Panie i Panowie Radni, zdaję sobie sprawę, że większość z nas kandydowała na zaszczytne stanowisko w trosce o dobro całej gminy, jak i o poprawę życia w poszczególnych sołectwach. Jednak dziś nie stajemy przed wyborem, gdzie będziemy naprawiać drogę. Stajemy przed wyborem o dzień trzeci. Być albo nie być dla naszej gminy. Dlatego zapraszam do współpracy wszystkich radnych z mojej kadencji. Krótkowzroczność, którą cechowała się poprzednia władza, nie może mieć więcej miejsca. Wiele spraw oraz przedsięwzięć będzie wymagało odważnych i zdecydowanych decyzji. Do podjęcia których czuję się umocowanym wyborczym werdyktem mieszkańców gminy Staroźle. Dobre zarządzanie
wymaga mądrego planowania oraz patrzenia w przyszłość. Zamierzam od tego zacząć. Gwarantuję Państwu, iż jestem pełen zapału do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Nie wszystko możemy zrobić sami. Większe inwestycje zamierzam realizować we współpracy z powiatem, województwem, administracją rządową oraz sąsiednimi gminami. Żywię również nadzieję, że to samo stanie się z udziałem wszystkich wybranych radnych oraz mieszkańców gmin, bowiem samorząd tworzymy wszyscy. O wszystkich poczynaniach Urzędu Gminy informował będę na bieżąco. Biuletyn informacji publicznej będzie w końcu biuletynem informacji publicznej, a nie złem koniecznym. Na koniec jeszcze kilka słów podziękowań. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom gmin Starodzielewy za poparcie udzielone w wyborach. Dziękuję radnym i kandydatom Komitetu Wyborczego Wyborców Wybory Samorządowe 2018 oraz osobom tworzącym komitet, m.in. panu Danielowi Zaborowskiemu. Dziękuję radnym poprzedniej kadencji. Dziękuję panu byłemu wójtowi Józefowi Stradomskiemu za wieloletnią pracę na stanowisku wójta. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu, zapraszam na dawę, wadę.